Równo tydzień przed Wigilią Bożego Narodzenia na Olkuskim Rynku dzięki inicjatywie posła Jacka Osucha, pomocy Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta, Olkuskich Parafii i Związku Strzeleckiego Strzelec wzorem wielkich miast zorganizowano spotkanie opłatkowe połączone z wieczerzą i obdarowaniem świątecznymi paczkami ludzi potrzebujących. Dzisiaj mamy taki czas, że społeczeństwo coraz bardziej ubożeje. Przynajmniej w takim dniu ze społeczeństwem chcemy się pojednać, chcemy być blisko, chcemy z nimi rozmawiać, chcemy wzajemnie składać sobie życzenia. To jest naprawdę bardzo dobra inicjatywa. Widać, że taka inicjatywa w Olkuszu była potrzebna, jest potrzebna i mam nadzieję, że na następne lata również będziemy mogli zaprosić mieszkańców Olkusza, ziemi olkuskiej na takie spotkania wigilijne. W Olkuszu po raz pierwszy mieszkańcy mieli okazję spotkać się przy wspólnym wigilijnym stole. Jak pokazała frekwencja, potrzeba podobnych inicjatyw jest duża, bo i dużo jest osób potrzebujących wsparcia. Na całe szczęście można było liczyć na hojność darczyńców. Ta atmosfera, która tutaj się stworzyła na rynku olkuskim, jest coś nowego. Tego nigdy nie było. Musimy podziękować z tego miejsca wszystkim sponsorom. Nawet nie myśleliśmy, że aż tyle się zaangażuje do tak solidnej pracy. A Jackowi Osuchowi i władzom miasta trzeba podziękować za to, że umożliwiło jak najlepiej tą dzisiejszą uroczystość. No i ta pogoda nie za bardzo, ale taka jaka jest, taka będzie i zostanie. A może za rok będzie śnieg padał, będzie przyjemniej nam. I chcemy, żeby jeszcze ewentualnie inne spotkania też się odbywały na tym rynku. Do całej wigilijnej otoczki z czasem dołączyła się też i pogoda. Z nieba nieśmiało zaczęły spadać płatki śniegu. Zapach potraw, łamane opłatek, kolędę oraz moc szczerych życzeń spotęgowały niezwykłość chwili. Atmosfera jest na pewno świąteczna, bo i nastrój, i gospodarze stanęli moim zdaniem na wysokości zadania. Poza tym ten wiatr i ten śnieg, który zaczął padać, dodaje chyba jeszcze tego uroku. No i poza tym te choinki i to wszystko. A wszystko wzorem miast, w których podobne inicjatywy są na porządku dziennym. Ponad 400 paczek żywnościowych trafiło do najbiedniejszych. Organizatorzy przygotowali też 500 porcji gorących posiłków. Jest to piękna tradycja. W Krakowie od lat już w ten sposób odbywa się zebranie ludzi potrzebujących, biednych. Jest to naprawdę świetny pomysł. Ale tego dnia nie nazwiska ludzi znanych i u władzy liczyły się najbardziej. Tutaj najważniejszy był każdy człowiek. Ten zmarznięty, często samotny i doświadczony przez los. W olkuskim spotkaniu wigilijnym udział mógł wziąć każdy, bo przecież święta Bożego Narodzenia łączą tak jak żadne inne. Łagodnieją konflikty i spory. To czas wzajemnego porozumienia. Myśmy sami zakładali podjęcie takiej wspólnej, może nie wigilii, ale spotkania opłatkowego, kiedy skończymy rynek. Okazało się, że nie trzeba było czekać, bo ludzie dopisali i to znaczy, że ta inicjatywa była rzeczywiście potrzebna. Dla mnie to jest przede wszystkim świadectwo tego, że ludzie chcą się spotykać, szanowni, chcą państwo, budować wspólnotę. I właśnie tego poczucia wspólnoty mieszkańcom, władzom i ludziom zaangażowanym w życie społeczne życzymy najbardziej. Aby najbliższe dni upływały pod znakiem spokoju i serdeczności, a nowy rok przyniósł wiele tej typowo ludzkiej życzliwości. Przegląd Olkuski Live.